Długo oczekiwana przez samorządowców konferencja z udziałem spółek kolejowych odbyła się w miniony poniedziałek w starostwie powiatowym w Suwałkach. Wiele wątpliwości zostało wyjaśnionych, ale nie wszystkie. Wiadomym już jest, że gruntownie odremontowany zostanie suwalski dworzec PKP. Zabytkowy budynek dzisiaj jest w tragicznym stanie. Perony również wymagają zabiegów poważniejszych niż kosmetyczne. Czesław Renkiewicz idzie jednak w swych oczekiwaniach i jeszcze nieco dalej, wskazując na teren położony przed dworcem. Tam też trzeba zainwestować. Ja bym prosił, żeby zająć się tym, bo naprawdę zjeżdżamy samochodami i widzicie Państwo, jak to wygląda. To jest teren kolejowy. Miasto inwestować nie może. Na tym no, chcielibyśmy, żeby otoczenie tego dworca no, wyglądało, bo sam obiekt będzie wyremontowany, natomiast no, te zewnętrzne też musi. I nie wiem, jakie są zamierzenia, bo jeżeli remont dworca będzie wykonany do roku 2023, do końca roku 2023, studium wykonalności teraz na Real Baltica, na ten odcinek Ełk, granica z Litwą, chyba będzie do końca czerwca, z tego co wiem. Później zlecenie na opracowanie projektu technicznego, dokumentacji i później realizacja, z tego co pamiętam, do roku 2027. Będziemy mieli ładnie wyremontowany dworzec, a to otoczenie jeszcze kilka lat będzie wyglądało tak, jak w tej chwili, z tym ruchem towarowym. I mam taką prośbę tutaj do prezesa SPLK, żeby może ten projekt dotyczący przeniesienia tej stacji towarowej przyspieszyć właśnie, żeby no, nie czekać na budowę całej Rail Baltica i na całym tym odcinku. Organizator konferencji, poseł Jarosław Zieliński, również wyraził swoje wątpliwości. Gdyby się okazało, że jednak te rozstrzygnięcia, że musi być przystanek i nie ma możliwości wjeżdżania pociągów do stacji tej czołowej, tak? No to poza remontem dworca, remont reszty, a więc peronów, tam jest postulowane zagaszenie peronów, bardzo słusznie, popieramy to i całe tego otoczenia może czekać aż na remont całej trasy tej do Sokółki, prawda, i Białegostoku, tej starej trasy, a ona na razie niestety, tenże remont na razie jest trochę odkładany w czasie, więc to jest niebezpieczne, nie możemy tego zgubić z pola widzenia, więc będziemy się dopominać tego, żeby te kwestie były równolegle zaplanowane, zaprojektowane, żeby nie było tak, że pojedzie sobie w jakimś tam momencie pociąg na Litwę, zatrzyma się na przystanku, wysadzi nielicznych pewnie pasażerów tutaj, co nie wiem, ale no i, a reszta pozostanie poza pięknym dworcem, który będzie wyremontowany, cieszymy się z tego, prawda, zabytkowy dworzec, reszta pozostanie tak jak było, XIX wiek, a nie, XIX był lepszy, PRL. XIX wiek to poezja wobec tego, co w PRL-u zrobiono wokół tego dworca. Po spotkaniu z prezesami spółek kolejowych prezydent Suwałk tak podsumował spotkanie i dotychczasowe działania. Wiemy, że dworzec ten carski w Suwałkach będzie remontowany. Do końca roku 2023 mam nadzieję, że przejdzie kapitalny remont. Oprócz dworca należałoby wyremontować perony i otoczenie tego właśnie pięknego carskiego obiektu i o to tutaj postulowałem i wnosiłem. I oczywiście przebieg Rail Baltica przez Suwałki jest już przebiegiem takim uzgodnionym. Zaakceptowaliśmy te rozwiązania, które nam zostały przedstawione. Nasze postulaty w dużej części zostały wcześniej już przyjęte. Dlatego też chcemy, żeby ta kolej, budowa tej kolei rozpoczęła się jak najszybciej. Tutaj na tym odcinku Ełk, granica z Litwą, to po pierwsze, po drugie, żeby ona przechodziła przez Suwałki bezkolizyjne, nie? I tutaj te wiadukty drogowe i kolejowe zabezpieczają nam taki bezkolizyjny przejazd tych szybkich pociągów przez nasze miasto. No i kwestia bardzo istotna z mojego punktu widzenia to uporządkowanie tego terenu kolejowego w centrum miasta, czyli przeniesienie stacji tej towarowej do strefy przemysłowej, na tam obok papierni. To też jest uwzględnione przez spółkę, która przygotowuje koncepcję przebiegu tej trasy. Rozmawialiśmy o tym, czy pociągi te międzynarodowe nie będą mogły rzeczywiście wjeżdżać do Suwałk, bo pojawiła się taka wątpliwość. Do pewnego czasu wydawało się, że
ten przystanek koło miasta, ale nie usytuowany nie w miejscu dworca obecnego, może jest rozwiązaniem, które mogłoby być przyjęte z uwagi na to, że to powoduje szybszy przejazd. No ale zadaliśmy też pytanie sobie odważne, a komu ma ta kolej służyć? Czy tylko tym, którzy będą jeździć na tej trasie międzynarodowej, czy, a powinna służyć także i mieszkańcom Suwałk, i tym, którzy do Suwałk będą chcieli przyjechać, i turystom, i rodzinom odwiedzającym, i przedsiębiorcom, wszystkim, którzy będą korzystali z tej trasy szybkiego ruchu, z szybkiej kolei. Ja postanowiłem wystąpić z pytaniem, powiedziałem to na spotkaniu głośno, czy rzeczywiście nie ma możliwości, aby nawet z pewną stratą czasu przejazdu jednak pomyśleć o tym, żeby w Suwałkach był jeden dworzec, a nie dworzec dla tych pociągów, które kończą bieg w Suwałkach i wracają, a może jest możliwe takie rozwiązanie, żeby był dla wszystkich pociągów ten dworzec też możliwy, żeby wszystkim tym pociągom służył. I ta kwestia pozostała do rozstrzygnięcia. Jak się okazało, do prezydenta zgłoszono pytanie o uzasadnienie akceptacji lokalizacji przystanku kolejowego przy ulicy Staniszewskiego. Jeżeli szybkie pociągi mają być szybkie, no one nie mogą wjeżdżać tutaj do centrum miasta, do stacji tej czołowej i z powrotem. No, to jest kilkanaście minut czasu straty, a wobec tego to taka informacja i to nie jest mój wymysł, tylko jest to projekt pochodzący ze spółek PKP, a koleje to podnosi, dlaczego my to robimy. Szybkie pociągi mają przemierzać Rail Baltica z prędkością 250 km na godzinę.